Siemanko, moi drodzy, tam jest Ewunia i ona właśnie robiła miniaturkę do czego? Do sałatki. Do sałatki, która jest bardzo dobra, bo już sprawdziliśmy. W sobotę będzie na Quick Cooking. W zasadzie jak już to oglądacie, to już jest. Także zapraszam. I jeszcze mam takie jedno pytanko. W zasadzie to stwierdzenie, że stwierdziliśmy z Ewunią, że zmienimy może nazwę tego kanału Quick Cooking. Czekam na propozycję. Ja tak myślałem, Ewa gotuje, żeby zrobić jak. Bo zamysł był troszkę inny, dlatego jest taka angielska nazwa, ale stwierdziliśmy, że może byśmy zmienili. Jak byście się zapatrywali na to? I teraz ta sałateczka musi nabrać mocy prawnej, ponieważ wieczorem z Ewunią robimy sobie wieczorek. Tak. Wieczorek panieński sobie robimy. Tak. I kawalerski. Tak. No właśnie. Bo my nie mieli, nie? Tak. A na dworze już mamy zapanierowane pałeczki i ta sałatka będzie, myślę, dobrze się komponowała, a ta mała miseczka do mamusi idzie. Tak. Bo mamusia musi mieć sałateczkę, nie? Tak. Z tatusiem. Tak. Fajnie, super. Moi drodzy, tutaj jest żurek, Ewcia za tego wywuje. Słuchaj, a jakby tak było, dobrze by było, żeby tak po półtorej kiełbasy do tych dużych, czy nie? Jak mówisz? Jak ci starczy, albo zrobić mi, nie wiem ile tu jest tej kiełbasy. No zobacz ile. Bo nie wiem, czy to wystarczy wszystko do słoików, wiesz. No i ten żureczek, wiecie, bo jak sobie pojadę gdzieś w trasę, to sobie zawsze biorę. A już nie ma nic, praktycznie mam tylko bigos. Kody ci są noże, daj jakieś noże. Noże? To jest ostry nóż? No, dobra, to gitara. I tutaj podręcznikiem 6 słoików. 3 litrowe, 3 takie prawie litrowe. I jest fajnie. No to tak jak widzieliście, wypiłem z dziadkiem po szklaneczce piwa, bo dziś jest sobota i to nie jest tak, że co prawda jest to okno żywieniowe, no bo jest, bo żeby być zdrowszym, to trzeba jakoś funkcjonować tak, żeby nie jeść cały dzień, żeby ten organizm funkcjonował krócej, znaczy dłużej, ale chodzi jeszcze o to, że tam czasami się pytacie, czy ja cały czas jestem, czy Ewa cały czas jest i co jemy i czy mało jemy. Nie, jem tak samo ja, jak i Ewa, jemy To, co jedliśmy do tej pory, z niczego nie zrezygnowaliśmy. Ja na przykład tylko zrezygnowałem z tego piwa, że nie piję, nie? Bo piwo to mi nie jest do niczego potrzebne, zamiast piwa piję wodę teraz. I tylko to jest jedna rzecz. Ale tak, to jemy cały czas to, co jedliśmy, tylko w określonych godzinach. Ja przeważnie od 8 do, znaczy Ewa też, od 8 do 16, ale czasami jest tak, że się je od 8, nigdy przed 8 staram się nie jeść. Chyba mi się, nie pamiętam, żeby mi się kiedyś zdarzyło, nie? Od 8, ale zdarza mi się na przykład do 14 albo do 15 jeść. No i wtedy już nie jem, prawda, o 16, bo mi się nie chce jeść o 16 i wtedy wychodzi 18 godzin na przykład, albo 19, albo 20, najdłużej to miałem 20 chyba 4, bo zjadłem tylko jeden posiłek i cały czas miałem tyle roboty, że nie miałem czasu jeść. No i tak, a sobotę sobie robimy tak, że sobie jemy normalnie, tak jak jedliśmy, nie ma żadnego postu w sobotę, nie ma żadnego okna żywieniowego, tylko cały czas całą sobotę sobie jemy, jakiegoś drinka się czasami napijemy, no i tak, sobie żyjemy, no. Jeszcze wam powiem, że mi się wydaje, że chyba sobie zrobimy 2 dni odboju, czyli na przykład weekend, czyli sobota, niedziela. Tak nie będzie. Nie będzie tak? Mhm. Ewa mówi, że nie będzie. Tak, ja nie mam żadnych wyrzutów sumienia, że dzisiaj pół piwa wypiłem. No przecież daj spokój, nie można dać się zwariować. Aczkolwiek zrobiłem to nie dla siebie, że chciałem, tylko dla dziadka, bo on tak czeka i chce. I powiedziałem mu to, jak zresztą widzieliście chyba, jak mówił to, a to weź sobie, mówi, to piwo, to sobie tam, dobra, to ja i tak sam nie wypiję, bo to najwyżej przyjdę, nie? I miałem na myśli, że przyjdę kiedyś, miałem na myśli, że nie dzisiaj, tylko prawda, za tydzień, 2 lub 3 lub 5 lub miesiąc, nie? A on mówi, to o której przyjdziesz z tym piwem, nie? Mówię, dobra, to już wypijemy to piwo i będzie z głowy, będzie po problemie.
No. No i tak to jest właśnie. Nie ma, że tam... Ja na przykład, Ewa, to czasami jakiegoś cukierka zje. Ja nie lubię cukierków. Ja ze słodyczy kawy, na przykład herbaty nie słodzę w ogóle takiego cukru, ale lubię ciasto do kawy, nie? I jedynie jakie jest to ciasto do kawy, ale to też nie ma żadnej tam jakiegoś ograniczenia czy czegoś, nie? Nie ma żadnych ograniczeń. My nie stosujemy ograniczeń. Jedyne ograniczenie to jest jakieś okno żywieniowe, powiedzmy 6 godzin, czy tam 8 godzin jemy. I nie jest tak, że na przykład zjem o 14, jak się najem o 14, to o 18 jestem głodny, bo ja nie jestem głodny. Jak mi się nudzi, to bym coś zjadł, tak sobie myślę, nie? Ale nie jestem głodny, a ja jakbym coś zjadł, to zawsze się tak czułem, że jakbym coś zjadł. No, tylko teraz wodę piję. Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti dulzura. ¿Qué pasó entre yo? Solo cuenta todo. Y si tú quieres te pone a buscar. Como tú lo mueves a pa pam pam, haciendo locura en la mañana. Si alguien te pregunta no ha pasado nada, solo amaneciste en mi cama. Dale, bésame. Będziemy mieli przepyszną, przewspaniałą. Głodny jesteś. Nie jestem głodny. Ty po prostu dużo zrobiłaś tego, widzę. Ty, koleżanko. No bo Donia będzie miała gościa. Donia będzie miała gościa. Co znowu? Ty też sobie możesz. My z Donią koleżankę. Powiedzieliśmy, że jak Igor będzie miał już kiedyś dziewczynę i ją przyprowadzi, to my sobie z Donią sparzymy kawę i pójdziemy tam siedzieć z nimi. No, to będzie jest... fajnie, nie, Igorku? To jest niezły pomysł. A few moments later. Czyż to nie jest piękny widok, moi drodzy? No tak. To jest trochę bardzo piękny widok. I same pałeczki, żadnych takich tych, nie? Ja same kupiłam. Takie kupiłaś tylko. No dobrze. Wszystkie wykładasz? Tak, bo inaczej jak zostaną, to zaparują. To zaparują, wiem o tym. I nie będą chrupiące, tylko będą takie mokre. Oczywiście. To ja już wolę sobie odgrzać, żeby była chrupiąca. Zjemy wszystko. Tak, no dzieci jeszcze są, nie? No właśnie. Ła, chodź tutaj. Taki, moi drodzy, mamy tutaj... Taką mamy kolacyjkę, wyżeryjkę, że tak powiem. Ewcia poszła, zaniosła tam, wzięła 4 pałki, tam jakieś jajka jej zostały. To do mamusi zaniosła. No i a piesek, oczywiście, piesku, ty masz pieskowe żarcie. Tak. Ty masz swój wieczór. Piesek ma pieskowe żarcie, a my mamy tutaj nasze. Siemanko, moi drodzy, witam was w kolejnym dniu i tam za mną jest Ewcia, która będzie robić krewetki, które będziemy konsumować na kolacyjkę dzisiejszą i to będzie fajna rzecz. Tutaj są te krewetki, one przypłynęły do nas z Wietnamu. Tak, Ewka wam wyjaśni, jak to będzie robione, bo to będzie bardzo szybko robione, także nie zauważycie nawet. Zauważyliby, ale Sławek się spieszy. No. No więc rozpuścimy tutaj masło, troszeczkę łyżka oleju, żeby się nie paliło. Wyciśniemy 2 ząbki czosnku, wrzucimy krewetki, 5 do 7 minut będziemy je podsmażać. I tyle im powinno wystarczyć. Później można to zabielić śmietaną i łyżeczka takiej pasty z ostrą papryką pomidorowej dodać.
Żeby to miało jakiś wyrazisty smak i do makaronu podajemy z takim sosikiem. I zaraz pokażemy, jak to wyszło, bo na pewno wyszło fajnie. A ty się nie baw ogniem, bo ten. No właśnie. Bo będziesz sikał w nocy. Ja się patrzę. Fajnie. Bardzo ładnie pachnie, już wam powiem. Czosnkiem pachnie. No bo tu jest czosnek. Silnie czosnkiem pachnie. Nie jestem jakimś fascynatem krewetek, ale wiecie, wszyscy Ewa jak lubią. Mi opisała, że w sosie śmietanowym, że tam to, tamto, że z koperkiem, to i może będzie ładnie. Też dobre, nie? Zobaczymy. Te na przykład na 18 u Doni były dobre, bo one były w takiej panierce, nie? Bo to w tempurze było, wiesz? W tempurze, no. A te nie są w tempurze, te są po prostu takie. Takie se są. Moi drodzy, gotowe. Krewetki w sosie śmietanowym z koperkiem, ze szczyptą chili, troszkę soli. Można to dokwasić sokiem z cytryny bądź z limonki, jak tam preferujecie bardziej. Bardzo smaczny sos, aromatyczny, pachnący krewetką. Podamy go z makaronem do spaghetti, ale też można podać to śmiało z ryżem. Także próbujcie, kosztujcie, smacznego. Igor to będzie jadł? No. A co ty tak się dziwisz? No bo ja nie wiem, czy on będzie chciał to. No przestań. Tylko musisz mu powiedzieć, żeby te ogonki zostawił chyba. Sobie poradzi. Co? Mój sos. Sos? No. Wam się wydaje tak. Sos bardzo dobry, ci powiem. No. Proszę go. Może ja też spróbuję tego. Trochę. Doniuś, chodź. The next day. Robi? No zobaczymy. Ewa mówi, że się zepsuło coś. No nie podało mleka w poprzedniej kawie, tylko sama para szła, mówiłam ci. Dmuchało, a mleka nie brało. Niemożliwe, że się zapchał, bo to... O, leci. Idzie. Bo tam Donia coś zepsuła, wiesz, dlatego. Jak zwykle. Powiedz tutaj widzom, co ty jesz? Nic, co mam jeść? Nie? Nic? A to? Co to jest? Ona tutaj uszczyknęła też, a trochę wzięła sobie. Nie, jeszcze masz tu na koło. I mówi, że nie. Mówi, że nie. No właśnie. I mamy kolejny obiadek. Tym razem jest niespodziewany, bo to są schabowe. I do tego taka marchewka. Kurczę, Ewka już tutaj wrzuciła, ale my ją kupujemy. Gdzie to jest? W Biedronce? Wszędzie ona jest. I jest bardzo smaczna. Dzieci oczywiście mają długie zęby na to, ale jest bardzo dobra. Znaczy nie sama marchewka, bo ją trzeba doprawić. Śmietany odpowiednią ilość wlać, soli, nie? Soli, cukru. I wtedy jest przepyszna. Także bym mógł polecić to. Tutaj są ziemniaki, tu jest schabowy, a tu jest wczorajsze te. Na pewno Igor będzie chciał, bo on by pewnie wolał to. Donia też? Aha. No, to są krewetki z tym makaronem bardzo przepysznym, które widzieliście na szorcie dawno temu, bo ten film jest zlepkiem z kilku dni, moi drodzy. Z kilku dni to jest. O, Igor idzie. Tak to, moi drodzy, wygląda na talerzu. Bardzo apetycznie, że tak się wyrażę. Smakuje, koleżko? To dobrze. A nie chcesz takiej marchewki, jak tutaj mama zrobiła? Bardzo dobra marchewka. Superancka. Co ja miałem mówić jeszcze? Aha, Donia tak robi kawy, wiecie? Tutaj sobie zrobiła kawę, zjadła tam jajecznicę rano czy coś i poszła na korepetycję. Tak robi. I zostawia. A ja mówię, Ewie, patrz, jak wypiła kawę. No, mówi, nie kupuje kawy, to tak pije właśnie. No, oczywiście. No, a korepetycje swoją drogą też. Jedne korepetycje 120, dwie godziny, nie? Drugie 120 i tygodniowo to jest tak? Nie, raz w tygodniu. Raz w tygodniu. No, i mówią... Ale do tej pory jeszcze była chemia za 70. Aha, a to są korepetycje z czego? Z matmy, nie? To są matmy. No, a ten, a mówią, że szkoła darmowa. No pewnie. Ja, darmowa, jak za korepetycję zapłacisz. No nie wiem, czy to się nagrało, słyszeliście, nie? Że ta szkoła darmowa jest, jak za korepetycję się zapłaci, to wtedy jest darmowa, nie?
szkoła. A teraz się bierzemy za jedzeniem. Właśnie przyszła. Właśnie przyszedł mój ten. Ten moje 120 zł. Moje 120 zł wróciło. No, tylko. Nie wróciło. No właśnie nie wróciło, no to ja wiem. A słuchaj, bo my tutaj z mamą rozmawialiśmy o tej kawie twojej, którą robisz. No, no i co z nią zrobisz? Wypijesz? No a co? Po dwóch godzinach? No, ja też wypiję zimną kawę. Tak? Jeszcze nie jest taka zimna, jeszcze bo nie jest taka. To jest ten kubek taki, wiesz? A, tak, on nie trzyma aż tak długo. Ale trzymam trochę. Trochę trzyma, no tak. A Donia będzie jadła właśnie to, co powiedziałem, czyli... Krewetki. Czyli te właśnie krewetki. Parmezanem. A tutaj nam ostatnio Ewa zamówiła te, czekajcie, bo tutaj mam dużo rzeczy. Ewa ostatnio zamówiła mąkę i przyszła z tą mąką takie coś. Biokurier jej przyszedł. Mhm. Miód, cebula. Coś czytałaś tutaj? Coś fajnego tu jest? Wszystko czytałam. A. Mhm. Nic tak o grubo. Tym złotym mleku, to ja mam już książkę o tym złotym mleku, nie? No tak, oczywiście. To jakby ktoś, weź to, albo ja to położę tutaj, bo to tylko przeszkadza mi. Przeszkadza mi to tylko. Wiem, tutaj nie myślcie sobie, że ta osobniczka tylko ciągnie, bo tamten koleżka z angielskiego 40 zł tygodniowo. Także kurczę, szkoła jest darmowa jak nie wiem co. 120 plus 40 to jest razem 160. No dobrze, że mama korepetycji nie potrzebuje, to jest git. Mama udziela. Mama udziela, tak. Mama udziela z takich przedmiotów jak polski, prawda? Historia, biologia, geografia, takie tam. Za darmo. Z matematyki. A, on bo też z matematyki. Tylko ocen nie miał lepszych. Mhm. Nie mam żadnych. Ja cię będę uczyć, bo ze mnie jak go nauczę, to matruje. A pani jak go nauczy, on miał dwa. To ja nie wiem, mówię. O. A pani mówi, że on się nie uczył poza tym. No ale mnie jak ktoś wytłumaczył, to ja już to umiałam. No tak, teraz tak tłumaczą, że dzieci nie rozumieją po prostu i to... I to tak jest właśnie. Moi drodzy, dobre było jedzonko. To są nogi tej, co jadła ten, te krewetki. No. Ewka tutaj coś w internecie patrzy. A ja chciałem na koniec wam powiedzieć, że kupuję sobie dwie książki. Zaraz wam powiem jakie. Nie mów im, niech zgadną w komentarzach. Nie zgadną nigdy w życiu. Ja je mam w tym, w koszyku. Kupuję sobie, ponieważ tak, w samochodzie mam cztery książki, które czytam jednocześnie, ponieważ ja mam tak, że jak mi się jedna nudzi po jakichś trzech rozdziałach, przechodzę na następną i ta następna zaczyna się nudzić, to znowu wracam do tej albo przechodzę na jeszcze następną i później jak tamta mi się, bo czasami jest tak, że na przykład przejdzie się dwa rozdziały, i za chwilę coś tam, jakieś tam nudne rzeczy są. No to tam mnie nudzi i przechodzę na następną. I później są znowu nudne rzeczy. I to nie jest tak, że ja je pomijam później, tylko przeczytam sobie te nudne rzeczy i cztery książki czytam jednocześnie. I teraz kupię sobie, tutaj mam taką zakazana, muszę mieć, bo nie widzę, zakazana historia ludzkości. Nie wiem, czy to jest nie fake czasami, czy tam są prawdziwe rzeczy natagowane. I co tu mam jeszcze? Kurde, nie mam tej drugiej. Aha, druga jest Najbogatszy człowiek w Babilonie. To są moje faworyty na najbliższe. Jak przeczytam oczywiście tamte, bo jeszcze wszystkie nie przeczytałem. Jedną już prawie kończę. Drugą zacząłem, ale ona jest... Druga to jest tego SS-mana z World Economic Forum. Nie SS-mana, ale wiecie o kogo chodzi, nie? O Klausa S. Klaus Schwab, no same nazwisko mówi same za siebie, nie? Wszystko mówi nazwisko. No i bardzo mnie interesuje ta jego wizja. No i tam mam tą książkę taką grubą, najgrubszą, jaką kiedykolwiek widziałem. To jej mi najwięcej zostało. O kolejach. No i jeszcze jedną mam tą historię pieniądza, coś takiego. Dobrze, to ja was nie będę już więcej zanudzał. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia do następnego razu. Mam nadzieję, że wam się tutaj podobało, bo to jest ten jeden film jest z kilku dni. Tak, tak robimy. Czasami jak nie ma co nagrywać, wiecie, no to tak czasami jest, że się nagra w jednym dniu trochę, w drugim, trzecim
I to tak jest. Także jak jest tak fajnie, no to dajcie łapkę w górę, a jak nie jest fajnie, to nie dawajcie łapki w górę. No dajcie w górę. Dajcie w dół, dajcie w dół. Tylko dajcie subskrybuj. Nie da się teraz już w dół. No, podobno się nie da. No, nie ma już łapek w dół. Kiedyś to było, teraz nie ma. Kiedyś było, teraz nie ma. Widzicie? Już nie możecie mi dawać łapek w dół. Teraz możecie albo nie dawać w ogóle, albo dawać tylko w górę. To wszystko. Na razie. Cześć, pa.